300 metrów. Kiedyś policja ten obowiązek spełniała, dzisiaj go nie spełnia. Udaje, że się nic nie dzieje. Pojedynczy policjanci czasem reagują i tu jesteśmy wdzięczni, ale ci, którzy dowodzą, mają najwyraźniej inne rozkazy. I to jest jeszcze jeden z dowodów na łamanie prawa, na takie bardzo bezczelne, niesłychane po prostu łamanie prawa. Tym bardziej, że tolerowana jest agresja, którą można określić krótko. To jest, proszę państwa, Putinada. To, co jest na tym napisie, który oni tutaj umieszczają co miesiąc, to jest nic innego jak obrona Putina. To jest coś, co jest nieprawdą i to nieprawdą, która została stwierdzona już w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę wojskową. Bo rzeczywiście takie wiadomości rozpowszechniano, ale one wszystkie zostały zdezawuowane. I w związku z tym trudno tutaj nie nawiązać w tym momencie do tego, co ostatnio wydarzyło się w naszym kraju. Do sprawy rosyjskiego szpiega, hiszpańsko-rosyjskiego szpiega, do jego powiązań. Przecież to, co działo się przed laty, 14 lat i 5 miesięcy temu, od pierwszych godzin, co później działo się tutaj przed pałacem, to w oczywisty sposób było tak radykalnie sprzeczne z polską kulturą. Z polską kulturą, której elementem jest szacunek dla tych, którzy odeszli, a już w szczególności dla tych, którzy zginęli, a jeszcze bardziej dla tych, którzy polegli, a oni polegli za ojczyznę, że inspiracja musiała być z zewnątrz. Być może nie wszyscy, którzy w tym uczestniczyli bezpośrednio, byli inspirowani z zewnątrz, ze wschodu, a być może także i z zachodu, ale z całą pewnością cały sens tej operacji, cały sens zmierzający do tego, żeby poniżyć, żeby wyeliminować ze społecznej pamięci albo umieścić w tej złej pamięci tych, którzy zginęli, to było przedsięwzięcie, które akceptowała obecna władza. Ta sama władza, która jest teraz, ale władza, której powiązania, której polityka jest zupełnie oczywista. Wtedy reset, wtedy to porozumienie ze służbą rosyjską, służba kontrwywiadu wojskowego porozumiała się z FSB, z wywiadem SSB, FSB i kontrwywiadem FSB, ale z drugiej strony także tu chodziło o, czy chodzi w tej chwili o to wszystko, co dziś w imię niemieckich interesów robi ta władza. To jest wszystko, szanowni państwo, jeden syndrom. Syndrom głębokiej zależności, prawdopodobnie mającej korzenie gdzieś w jakichś wydarzeniach sprzed wielu lat. Głębokiej zależności z jednej strony od Niemiec, a z drugiej strony od Rosji. I ci, którzy tutaj przychodzą, powinni być przedmiotem i będą przedmiotem zainteresowania służb specjalnych, tych prawdziwie polskich, i prawdziwie polskie sądy, uczciwe sądy kiedyś ich osądzą. Chcemy to powiedzieć, ale chcemy też powiedzieć, że będziemy bronić godności tych, którzy zginęli, godności świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej. Ja tu nie jestem sam. Obok mnie stanują osoby, które straciły najbliższych w trakcie zamachu smoleńskiego. Jest pani senator, jest pani poseł, jest pan poseł. Są osoby, których mąż, ojciec, żona zginęli w trakcie tego strasznego wydarzenia, tego zbrodniczego zamachu, tego dzieła Putina i jego polskich sojuszników. I my chcemy to tutaj w tej chwili powiedzieć. I mam nadzieję, że państwo też zechcą zabrać głos. Zabrać głos i powiedzieć o tym, co nas wszystkich tutaj spotyka.
za to, że bronimy polskiego interesu, za to, że w ciągu tych 8 lat Polska, i to można bardzo łatwo udowodnić przy pomocy wielu statystyk, nie polskich, nie naszych statystyk, dokonała w tym czasie wielkiego postępu. Tylko to w świetle polskiego myślenia jest sukces, wielki sukces. Niektórzy mówią nawet o złotej erze, ale z punktu widzenia myślenia naszych sąsiadów i tych z zachodu, i z tych ze wschodu, to rzeczywiście jest zbrodnia. To jest zbrodnia, bo Polska ma być małym, słabym krajem podporządkowanym i jej obywatele mają mieć głębokie kompleksy i głębokie poczucie gorszości i podporządkowania tym, którzy są w tych silniejszych od polskich krajach. My to odrzucamy. My chcemy, tak jak chciał Lech Kaczyński, jak chcieli ci, którzy lecieli do Smoleńska, Polski silnej, niezawisłej, takiej Polski, jaką nasz naród w wielu swoich walkach, wysiłkach, powstaniach chciał budować. I to się nam przez te 8 lat udawało. Przyszedł dzień porażki i droga została, można powiedzieć, odwrócona. Ale my ją z powrotem odwrócimy i będziemy budować taką Polskę. No to jest, proszę państwa, jedyne, co oni potrafią tutaj w imieniu Putina powiedzieć.